Janusz, poczekaj. Którzy są tutaj na miejscu, którzy chcieli. Janusz, poczekaj. Rozmowa jest niezwykle istotna, ale ja mam prośbę taką, bo ja z natury rzeczy jak ten niewierny Tomasz. Pokaż nam proszę te drzwi, co się tam mogło w nich zepsuć. Dobrze. Przepraszam, musimy pokazać drzwi, przepraszam, bo to jest rzeczywiście istotna kwestia. Proszę zobaczyć, jest wyraźna informacja. Ale to nie są drzwi przesuwne, to są drzwi uchylne. Obiekt zamknięty, czyli co? Praca zdalna. Czyli co, klamka się zepsuła, zamek się zaciął? No co tu się stało z tymi drzwiami? Praca zdalna, awaria drzwi, ochrona na wchodzie. O, jakaś pani idzie! Drzwi zostaną otwarte. Znaczy, próbuję wyjść w tej chwili. Tak, może otworzy. Pani też jest ofiarą awarii drzwi i w tej chwili nie może wyjść niestety z tego obiektu, w którym, no też powiedzmy wyraźnie, że tutaj nie tylko są biura Platformy Obywatelskiej. O, chyba nastąpi naprawa drzwi w tej chwili. Nie, jak za dotknięciem czarodziejski pracownik biura. Nie ma zgody na naprawę drzwi. Tak, nie, tutaj pan poinformował, że drzwi są zepsute permanentnie i dokumentnie, więc... A do kiedy? Niestety ich otworzyć nie można. Do kiedy te drzwi są zepsute? Tak, do kiedy też nie ma... też nie ma informacji. Zresztą Janusz, to może inaczej. Jest, wchodząc w klasykę, gdzie są najbliższe drzwi? Mało suszarzy w mieście, pół godziny stoimy. To znaczy tak, udało nam się ustalić, że jest jeszcze jakieś zapasowe wyjście bodaj z drugiej strony budynku i ci wszyscy, którzy chcą dostać się do środka albo wyjść, muszą właśnie tutaj jakimiś krętymi ścieżkami przez podwórze, między śmietnikami i jeszcze dalej zwyczajnie przemieścić się, żeby dotrzeć do tego wyjścia awaryjnego. Ale całkiem poważnie, panie redaktorze i szanowni państwo, no to tutaj przyszli rolnicy. Ja chcę zwrócić jednak na to uwagę, że to była demonstracja czy delegacja niezwykle pokojowa, taka, która zwyczajnie chciała przekazać dokument, w którym mówi, co ich boli, jakie mają problemy, dlaczego protestują od tych wielu długich miesięcy. I teraz panów zapytam w takim razie, jesteście zaskoczeni tą sytuacją i tą awarią? Szczerze nie, bo wcześniej było tak samo z Europarlamentem we Wrocławiu, także spodziewaliśmy się tego, ale liczyliśmy, że drzwi będą otwarte. Co jest w petycji, którą chcecie przekazać parlamentarzystom? Jakie słowa, jakie informacje? Tutaj podejdę może do pana, bo też przed chwilą rozmawialiśmy. No przede wszystkim to, żebyśmy zostali jakoś normalnie traktowani jak ludzie, a nie po prostu olewają nas z każdej strony. Nikt z nami nie rozmawia. Nie wiem, po prostu jesteśmy ci mniej ważni. I co mam powiedzieć więcej? No po prostu chcielibyśmy, żebyśmy byli poważnie traktowani, a nie jak gówniarze, za przeproszeniem. A tu awaria drzwi. No, no sam pan widział. A o której godzinie przyszliście? No, od początku były zamknięte, jak to... Oczywiście jak myśmy przyszli, to już było napis, już była awaria drzwi. A pewnie z godziny wcześniej jeszcze były czynne. Także... No widać. No co mamy powiedzieć? No ja co z was zrobią? Nic więcej. Panie redaktorze, szanowni państwo, no tak jak widzicie, awaria drzwi biura poselsko-senatorskiego Platformy Obywatelskiej. Pokażmy jeszcze raz, bo kto nie wierzy, że drzwi mogą się zepsuć, że może dojść do takiej no, spektakularnej awarii, to właśnie tutaj mamy we Wrocławiu biuro poselsko-senatorskie Platformy Obywatelskiej i wielkopomna awaria drzwi i rolnicy, którzy nie mogą wejść do środka, nie mogą przekazać swojej petycji z postulatami, które przecież są powszechnie znane. Nie wiem, czego obawiali się pracownicy biura poselskiego, nie wiem, czego obawiali się być może posłowie. Nie wiem, czy poseł Jaros, który jest szefem dolnośląskich struktur Platformy Obywatelskiej, obawiał się czegoś szczególnego. Tutaj nawet poza flagami biało-czerwonymi rolnicy nie mają żadnych akcesoriów, które na przykład ich koledzy we Francji, czy w Belgii, czy w Holandii wykorzystują. Natomiast no, jak tak dalej pójdzie, jeśli te drzwi się nie naprawią, to kto wie, czy polscy rolnicy nie zdenerwują się i nie spróbują tutaj jakichś innych akcesoriów wykorzystać, czy pojawić się z nimi tutaj przed biurami Platformy Obywatelskiej. Właśnie, no czekamy na naprawę awarii tych drzwi, będziemy to ustalać, prawda, co dokładnie się zepsuło, czy zawiasy, czy może jednak zamek. No i będziemy wracać do Wrocławia. A może kluczyk się po prostu zgubił gdzieś i od cała filozofia, a my tu historię tworzymy. Ktoś by powiedział, proszę państwa, że
Bareja by tego nie wymyślił, nie? Bareja właśnie wymyślał tego typu rzeczy i Bareja jest wiecznie żywy. No, niestety taka alternatywa, nawet nie alternatywa, ale... Dobra, Janusz Rzeczkowski, dziękuję za te relacje. Te drzwi niech nam towarzyszą w obrazku, jeżeli jest taka możliwość, bo to jest naprawdę, to są drzwi na miarę naszych czasów. Robert... No ja wiem nawet, jak je naprawić, panie redaktorze. Jak? No trzeba kluczyk włożyć i przekręcić. Robert...